Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Cyprian, a my kontynuujemy let's play z gry Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Ostatnim razem dostaliśmy się do tej oto, do tego zamku Kaneda, w którym pokonaliśmy wielu mongolskich strażników oraz zmierzyliśmy się z samym Chanem, czyli mongolskim wodzem, który najechał na Tsushimę. I walka nie była zbyt długa, zresztą to było też oskryptowane, że to była walka oskryptowana, w sensie, że musieliśmy zginąć. No i wyrzucił nas z tego mostu, aż trafiliśmy do morza i teraz musimy lecieć tam, bo przypominam, że Tsushima, że Mongolie faktycznie zaatakowali Tsushimę, zaatakowali Tsushimę, to był ich pierwszy atak w 1274 i to był pierwszy atak i to się odbiło też, to była też tragedia dla Japonii. I dobra, chcę wam jeszcze powiedzieć, że a propos w ogóle, albo dobra to zaraz, w ogóle spójrzcie na oprawę graficzną, wygląda to po prostu przecudnie, jak na standardy PS4, która niedługo stanie nas zastąpiona przez PS5. Kurde, spójrzcie na to w ogóle. Wygląda to przepięknie. Spokojnie, Jin. O! Mamy konie Yunę. Strzymy ją. I widzimy. Jin, co się stało? I found Lord Shimura. I could have saved him. But the Khan was there. I failed my uncle. At least you're in one piece. I swore to protect this island with my life. But now the Mongols have stolen our home. Killed our samurai. You forgot what it's like to fight someone stronger than you. To feel weak. Sometimes when you're staring death in the face, you have to do whatever it takes to survive. Khan expects to fight a war against the samurai. He will anticipate our every move. Unless we find new ways to surprise him. That's how we'll save Lord Shimura and retake our home. We'll need some help. Raiders, the Khan's attack dogs. There's too many of them. Hide in the grass. Dobra, przyjeżdżają Mongołowie. O Jezu. Oni wiedzieli. Chan ich pewnie tu wysłał, bo wiedzieli, że nie mogą. Oni przyszli po mnie, bo wiedzieli, że. Bo widzieli, że przeżyję. Tak, oni przyszli po mnie. Przecież nie mógł to, Chan nie mógł go tak zostawić. Ha! Yuna nam to nawet potwierdziła. The samurai mounts. Trained to return to their masters. Dobra. Na lewo, aby przywołać konia. O, tutaj jesteś. Niebo. The Mongols must be hunting you. We should split up. I'll draw their attention while you escape. I'm not leaving your side until we've saved my brother. First, I need to find more allies, trained warriors, like Sensei Ishikawa and Lady Masawatachi. They can help. My brother can help too. Once we save him, you'll have the island's best blacksmith in your debt. He'll make whatever tool you need to save your uncle. Something to scale the castle walls? You dream it, Taka can make it. Where are they holding him? He was captured near Kechi. Ride there and ask around. I'll join you soon. Taka won't last long in the Mongol cage. Una, we will save your brother. And your uncle.
Dobra, czyli możemy się już odwracać. I teraz jedziemy właśnie w stronę... Właśnie jedziemy sobie w stronę drzew. Sucker Punch prezentuje Ghost of Tsushima. Jeszcze ta muzyka i grafika po prostu. Akt pierwszy. Uratuj pana Shimurę. Kurde. Ta muzyka i grafika po prostu mi rozwala mózg. Dobra. Przemierzanie Tsushimy. Mapa, dziennik są dostępne. Dobra, wciśnij Option, aby zobaczyć. Wyspa Tsushima. Przemierzaj Tsushima, aby odkrywać nowe lokalizacje. To jest opowieść. Kodeks wojownika. Kończ opowieści, aby zbudować swą legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Aha, czyli to są nagrody? Czy można po prostu kogoś zabić? Dobra. Wraz z tą sławą będzie rósł też zasób nowych potężnych technik. Nieodkryta lokalizacja. To tam dotrzemy. Terytorium Mongołów. Dobra, tylko... Kim jesteśmy? O, jakiś Mongoł. Coś czuję, że zaraz spotkam jakiegoś Mongoła. O kurde. Dobra, pokonam ich. O kurde. Załatwimy ich. Ała. Dobra. Dobra. Może jednak nie? O kurna. Dobra, spalimy ich. Dobra. Dobra, załatwi mnie. Dobra. No to zrobimy od nowa. Gdzie jestem? Co? A mój koń? A, koń tu jest, dobra. Już się bałem. Dobra, czyli Mongołowie mnie załatwili. Halo? Nie no, konia mi zabrali. Jak mogli, dranie? No to ja i... Niech rozwalę. Właśnie tak. Ostatnim razem przytrzymać trójkąt. I trzeba taki rozwalić. Oddajcie mi konia, gnoje! Oddajcie mi konia. O ty kurna, gnoju! Ty kurna! Rozwalę ci tym. Rozwalę cię. Ała, on jest za mocny! Ała! Ty gnoju! Dobra, muszę się nauczyć jego ruchów jednak. Chodź! Ty gnoju! Nie, będę walczył aż do skutku. Ja się nie poddam. Oddajcie mi koja! Oddajcie mi konia, gnoje.
dawaj. Oddajcie mi konia. No, boicie się mnie? Ulti ciapła. Jak mam cię pokonać, ty pier... Nie, z nim nie walczę, bo on jest za mocy. Ty knoju, wypier... No, wreszcie! Zginąłeś, kurna. A ty gin. Ty też, dziękuję. Oddajcie mi konia. Dobra. Dobra, teraz muszę ich obrabować. Czy ktoś z nich żyje? Nie. Halo, gnoje. Mogę otworzyć? Mogę. Chyba. Nie, nie mogę. Oddajcie mi konia. Ktoś jeszcze jest? Halo? Żelazo. Dobra, szukamy więcej. A co może? Aha, coś takiego jest. Fajne. Raczej mi się to nie, teraz nie przyda, bo... Znaczy się, nawet nie przyda. Nikogo nie ma, więc... Kolejne żelazo. Dawka żelaza mi się przyda. Tutaj możemy wejść. Tutaj właśnie spalili. To gdzie? Właśnie tak się robi. Właśnie tak się robi. Trzeba ich wykiwać. Nie. Nie wstawać, pitu. Skrót ci mę... O ty kurna! A z akuracji nie strzelić w głowę? Przydałoby się. O, jeszcze więcej jako... O! Mamy koleścia ze zbroją. Jest sprytniejszy, ale nie może być tak sprytny. O ty! O ty! No. Tak się powinno robić. Tak się powinno ich zrobić. No i co? To? Mogę ci jeszcze skrócić męki? A ty? A już to wyskróciłem, obrabowując się. Skrócić wam jeszcze, chłopaki, męki? A, nie potrzebujecie już. Dobra. No to sobie pójdę. Co to jest, żelazo? Halo? Ktoś jeszcze chce? Halo? Ktoś jeszcze potrzebuje skrócenia męki? Halo, chłopaki? Ktoś... Nawiązanie do Zeldy. Co to jest? A myślałem, że możemy, dobra. Myślałem, że możemy mieć interakcję, ale jednak nie. Żelazo? Ile żelaza będziemy zbierać? Kurde. Dobra, otwieraj. Aha. Fajnie, fajnie w ogóle tak też przemierzać elementy, znaczy fajnie też przemierzać elementy, znaczy warto też zwiedzać różne zakamarki świata tej gry, czyli Tsushima, bo może się znaleźć coś ciekawego, w sensie czasami powalczymy, czasami możemy nawet... czasami może nawet poznamy jakąś nową osobę i ona nam coś da, która polepszy naszą postać. I fajnie, warto zbierać, zrobić coś takiego, bo to się naprawdę przyda. Szczególnie, że taki element też występuje w RPGach. Tak zwane misje poboczne.
Niepotrzebna mi była drabina. Znaczy drabina była potrzebna po to, by wejść. Halo? Ktoś jeszcze... Masz, że coś jeszcze jest. Drabina kolejna. Nie, ja nie chcę. Ja nie chciałem wejść. No dobra. Albo jeszcze co na chyba. Albo dobra, wyjdziemy tam. Cele poboczne na przykład. Dobra. Tędy przejdziemy. Właśnie tak. Dobra. Dobra, dzisiaj jesteś moim nowym koniem, bo mi okradli. Ale spokojnie, ja nie chciałem mapę włączyć. Jedziemy. Kodeks wewnika. Ile jeszcze? A, to jest tam dalej. Jedziemy. I teraz? Nie, dalej prosto. Tak, dalej prosto. To tutaj? Praktycznie. Ej! A, to jest Yuna, dobra. Ej, w ogóle co tu się stało, bo... Czy zaatakowali was Mongołowie? Tak mi to wygląda. W ogóle... Właśnie widzimy, jak Yuna zabiła kolejnego Mongoła. Najprawdopodobniej oni ich zaatakowali. Dobra, porozmawiajmy z nim. You handled that well. I should have heard him coming. Let myself get distracted. These people saw Mongols marching prisoners upriver. They had a blacksmith with them. Your brother? Sounds like it. They were taking him to a camp near the Canada Inlet. I know that place. Kodeks wojownika. Did you find any samurai to free your uncle? Not yet. I'm still searching. Jezus! Jezus! Koń do mnie wrócił! Niebo! Dobra, lecimy. Siadzie, musimy jechać... Tamten, tam dalej, dobra. Czyli musimy jechać jak najszybciej. Bo mi się zaraz... After we save him. Że zaraz będzie... Że zaraz będzie burza. That's what siblings are for. What about you? Any brothers or sisters? Lord Shimura is my only family. What will you do when he's free? Take a breath. Because then I'll know there's hope for our island. You feel that strongly? I've watched him win victory against impossible odds. And after your brother is free, da tam dalej musimy. Honestly, I haven't had time to think about it. You're riding well. How are your wounds? Mostly healed. Your bandages did the trick. You don't share much about how you feel, do you? I suppose you're right. Przepraszam, że tak przerywam, ale po prostu muszę wiedzieć, gdzie jechać? My uncle taught me that a samurai masters his emotions, like you master a horse or a blade. That's a hard way to live. It's not supposed to be easy. Dajcie za nami. I tak swoją drogą musimy się śpieszyć, bo musimy gdzieś jechać. Zaraz będzie burza
i zaraz Mongołów spotkamy najprawdopodobniej. Tak mi się wydaje. Praktycznie już jest burza. A tak sobie teraz Yuna i Jin sobie ci Sakai sobie rozmawiają. Yuna już praktycznie nie dogania. Dobra. Aż mi się... A propos tych koni, płotka mi się teraz przypomniała z Wiedźmina 3. W ogóle dobrze jadę? Tak czy jesteśmy na miejscu, dobra. There's a spot up ahead that overlooks the river. Should give us a good view of the Mongol camp. No właśnie, musimy załatwić Mongolii oraz... musimy tego, brata ocalić. Co? A, to tędy, dobra, przepraszam. To tędy musimy, bardzo zwracam honor Yuna. Dobra. To tędy. Tak, to tędy. Musimy jeszcze odbić. Przypomniałem sobie, że musimy jeszcze brata Yuny odbić. Jesteśmy na miejscu praktycznie. Musimy brata Yuny... Musimy brata Yuny odbić. Dobra. Ja. Jesteśmy przy mongolskim obozie więziennym, w którym musimy teraz brata Yuny odbić. No to chodzi... Aha, to jest tam dalej, dobra. Widzę. Szkoda, że nie ma tutaj mapy. The Mongols threw that place together in days. There has to be a way in. Let's look. W ogóle, jako ciekawostkę jeszcze wspomnę, że zapomniałem wam wspomnieć, że nie ma tutaj mapy, a musimy znaczy mapy wyświetlonej tutaj przy telewizorze, tam na górze, czy na dole, na dolnym rogu ekranu, jak to często bywa choćby w RPG-ach. W Wiedźminie 3 było tak samo. I szkoda, że tego nie ma, bo bardzo by się przydała. Choć jest z tego powód, dlaczego tak jest. A dlatego, że gra stara się być bardzo taka, no, jakbym to mógł powiedzieć, gra stara się być, no bardziej taka, a zresztą, po prostu nie ma mapy i trzeba, gra po prostu chce, abyśmy się samemu domyślali. Znaczy, jest mapa, ale nie ma wzgórzu. I dobra. To tyle chciałem powiedzieć. Przyjrzyjmy się. Dobra. Mam jedną. Musimy się po prostu przyjrzeć. I to jest też fajne, że rozgrywka stawia na wiele rzeczy, jak na przykład na obserwacje. If they're loose, they might give way. Alert the guards. I możemy jeszcze tutaj, z tego co widzimy. Could be a way in. We can look for a gap in the front wall. Slip inside. And cut down the Mongols where they stand. If something goes wrong, they'll kill the prisoners. I've seen them do it. We have to go in quietly. Like thieves. Wrong with that? Before the Samurai, this island was ruled by criminals. We changed that by creating order and delivering justice in the open. We live by a code of honor. And sometimes we die by it. Warriors like my father, who just wanted to give us a safer home. I want the same thing. But we have to fight back. Promise my uncle I'd never break our code. Then bend it. To save my family.
and what's left of yours. Let's get a closer look. See what we're up against. We should wait until it gets darker. Let's move. O, zobaczcie, już jest noc. I teraz nam Jean powiedział, że... O, musimy już podejść. Jean nam powiedział, że... musimy... Taka. He's been through a lot. Even before the invasion. But you took care of him. Someone had to. A bo wiecie co? Jean nam powiedział... I didn't choose to be a samurai either. Going against my instincts. Teraz nam... It's better than getting wiped out by the Mongols. We have to fight back. Any way we can. Teraz nam Jean powiedział coś ciekawego, że tą okolicą rządzili kiedyś kryminaliści, przestępcy, ale teraz samurajowie przywrócili ład na wyspie, znaczy... Jean powiedział. I teraz nie chcę, jak teraz przed chwilą powiedział, nie może złamać kodeksu samurajskiego. I wiecie co? My już tam się dostajemy w następnym odcinku, a tymczasem, jeżeli wam się film spodobał, stawcie łapę w górę, zostawcie suba, by potem kliknąć dzwoneczek, by być na bieżąco. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze. A tymczasem ja się z wami żegnam. Cześć.